Wraz z rozpoczęciem wiosny na ulicach zaroiło się od hulajnóg, deskorolek i rowerów. Nikogo już nie dziwi widok pracowników biurowych jadących w garniturze hulajnogą do biura. Jak mikrotransport zmienia nasze codzienne życie? Przyszłość jest dziś o alternatywnych środkach transportu. Ostatnio bardzo popularne są elektryczne wersje znanych urządzeń. Mikrotransport wypełnił komunikacyjną lukę. Obecnie po wyjściu z autobusu czy metra nie musimy pokonywać ostatniego kilometra na piechotę. Możemy wybrać hulajnogę, deskorolkę lub rower, wszystkie elektryczne. Zobaczmy, czym się różnią. Na początek sprawdźmy, jak działa najbardziej popularne urządzenie, czyli hulajnoga. W sumie w Warszawie jest ich już ponad 4000. Elektryczna hulajnoga Xiaomi waży 12,5 kg, ma ponad metr wysokości, a po złożeniu 50 cm. Sprawdźmy, jak działa. Bateria wystarcza na przejechanie 30 km. Hulajnoga poruszy się z maksymalną prędkością 25 km na godzinę i ma algorytm, który pozwala jej jechać ze stałą prędkością. To uwalnia nas od kontroli prędkości i faktycznie jedzie się nią wygodnie, jest bardzo stabilna i radzi sobie i na asfaltowej drodze, jak i na mniej równych chodnikach. Poruszając się hulajnogą, pamiętajcie, że w świetle prawa jesteście traktowani tak jak pieszy. To oznacza, że powinniście jechać chodnikiem, drogą dla pieszych lub poboczem jezdni. Jeśli nie ma pobocza, możecie jechać lewą krawędzią jezdni, ale pamiętając o tym, żeby ustępować jadącym naprzeciwko pojazdom. Drugim urządzeniem jest rower, także elektryczny. Spośród trzech modeli do testów wybrałam wersję górską. Rower jest dosyć lekki w porównaniu do tradycyjnych modeli tego typu. Różni go też wbudowany silnik o mocy 250 W. Czyli poruszamy go siłą mięśni i wspomagamy napędem elektrycznym, co pozwala na szybsze pokonywanie o wiele większych odległości niż podczas jazdy na standardowym rowerze. Rower posiada trzy tryby wspomagania – low, medium i high. W trybie walk jedzie samoczynnie z prędkością 6 km na godzinę. Faktycznie, po uruchomieniu najniższego trybu jedzie się bardzo łatwo, a przy kolejnych wymaga to jeszcze mniej wysiłku. To dobra alternatywa dla tych, którzy nie chcą się spocić w drodze do pracy lub poruszają się po terenach zielonych. Cześć Mateusz. Cześć. Jak wrażenia z jazdy deskorolką po mieście? Bardzo fajne. W takich miejscach jak to, gdzie jest dużo płaskich powierzchni, jest to naprawdę super zabawa. Jednak przy wykorzystywaniu tego jako transport miejski zalecałbym dużą ostrożność ze względu na sposób sterowania, czyli balansowanie ciałem. Miasto jest zbyt nieprzewidywalne, wystarczy jakaś dziura w nawierzchni, krawężnik, cokolwiek i no, trzeba po prostu mocno uważać. Ale na takiej gładkiej powierzchni można się trochę pobawić. Tak, pewnie. Na takiej gładkiej powierzchni bez większego problemu jest to produkt stworzony właśnie do zabawy. A jak z prędkością? Deskorolka rozwija prędkość do 20 km na godzinę z zasięgiem do 20 km. Jest chyba też dosyć lekka. Waży 9,5 kg, więc można ją łatwo schować do samochodu czy spakować do specjalnej torby. To miłej zabawy. Dzięki. Dzięki. Które urządzenie wybieram? Jako fanka rowerów zdecydowanie na pierwszym miejscu stawiam ten górski rower od Kawasaki. Ex aequo jest hulajnoga od Xiaomi. Deskorolka od Kawasaki też jest świetna, ale jak dla mnie wymaga trochę więcej wprawy. Jeśli codziennie dojeżdżacie do pracy, warto rozważyć zakup takiego urządzenia. Aktualną ofertę sprawdzicie w sklepie Orange.